Hello, z tej strony Kujawson, to będzie naprawdę krótka teoria, a w sumie nawet nie teoria, tylko chciałbym wam coś przekazać. Wszystkie Nightmare, jakie dotąd mieliśmy, były zapisywane pod cyfrą 4. Odpowiedź kryje się w systemie 8-bit, czyli w takim systemie, w którym zostały zrobione wszystkie minigry. W systemie tym liczba 4 oznacza koniec transmisji, a dokładnie po angielsku end of transmission. A więc skoro animatroniki wychodzą pod znakiem end of transmission, oznacza to, że niedługo nastąpi koniec historii Five Nights at Freddy's. Każdy z was, który przychodzi od Mandzia, wie, że pizzeria, w której poruszamy się pomiędzy nocami w trzeciej części gry, to pizzeria z pierwszej części Five Nights at Freddy's. Jednak nikt nie poruszył tematu, dlaczego w tej pizzerii znajduje się Springtrap i że te pokoje, w których się znajduje, są przedstawione przez Scotta dodatkowo. W części pierwszej nie mieliśmy o nich pojęcia. Zaraz wam to rozrysuję. Ci, którzy w to nie wierzą, mam dla nich przekonanie. Do budynku trzeba było jakoś wchodzić, a to zabite deskami miejsce, a raczej punkt, jest jedynym wejściem w całym obiekcie. Klienci mogli wchodzić tym miejscem, ale mogli nie wiedzieć, co tak naprawdę za pokój znajduje się po prawej stronie. Albo wręcz przeciwnie, być może wiedzieli o istnieniu Springtrapa. To by tłumaczyło, dlaczego rysunek Springtrapa znajduje się w pierwszej części gry. Myślę, że Scott celowo pokazał nam te dwa pokoje w trzeciej części gry. Po przejściu pierwszej części nie mielibyśmy pojęcia o istnieniu tych dwóch pokoi. Pytanie tylko, gdzie jest Golden Freddy? Czy znajduje się w kuchni? Czy może jeszcze są tu jakieś ukryte pokoje? Druga sprawa, kim tak naprawdę jest fioletowy Freddy, za którym podążamy? I dlaczego znajduje się on w tej samej pizzerii, w której byliśmy w pierwszej części gry? Niektórzy mówią, że to Purple Guy, który po prostu się przebrał i zwodzi nas do tego pokoju. Jednak ja uważam, że nie jest to możliwe. Dlaczego, już wam tłumaczę. Gdy nasz Freddy wchodzi do pokoju, w którym ukrywa się Springtrap i Purple Guy, później już z niego nie wychodzi. Oddalając się chwilę, wiemy, że zaraz wyskoczy Purple Guy. Nie zdążyłby on w tak krótkim czasie wyjść z kostiumu i nas zabić. Poza tym, gdy wchodzimy do tego pokoju jako dusza dziecka po nocy piątej, nigdzie nie widać kostiumu fioletowego Freddy'ego. Czy nasz fioletowy Freddy tak naprawdę jest Shadow Freddy'im? Dlaczego Purple zabija wszystkie animatroniki akurat na miejscu? Czy może nie chce on, żeby ludzie w przyszłości buszowali głębiej, szukając więcej tajemnic w pizzerii? To, co teraz usłyszycie, to moja osobista teoria. Uważam, iż założyciele budynku z trzeciej części, czyli naszego domu strachów, nie mieli pojęcia o tym, że w ich budynku buszuje Springtrap. Z opisu na Steamie wiemy, że właściciele udali się do starej pizzerii, aby ożywić legendę. Udali się do pizzerii z części drugiej. Co zresztą widać po częściach toy animatroników i innych dorosłych animatroników porozrzucanych jako atrapy w naszym budynku. Jednak skąd się wziął tam Springtrap, skoro nigdy nie zaglądali do budynku z pierwszej części? Atrakcją ma być jeden animatronik. Z trailera wiemy, że jeszcze jeden animatronik żyje, jest nim Bonnie. Bonnie to prawdopodobnie straszak lub też robot, który straszy dzieci w domu strachu. Budynek ma wejście, do którego można sobie wejść, a więc nie wiem jakim cudem, skąd wie, ale Springtrap prawdopodobnie co nocy przychodzi i próbuje się do nas dostać. Lub też Dom Strachów został wybudowany na zgliszczach z pierwszej części gry. Okej, ode mnie to tyle, dziękuję za obejrzenie do końca, to jest moja osobista teoria. Szykuję jeszcze taką pewną ekstremalną fabułę, która jest tylko moim przypuszczeniem, która potrafi zmienić całą fabułę gry, ale jeśli chcecie tego usłyszeć, musicie mi dać jakiś znak. Serdecznie dziękuję Fongajowi, bez którego nie udałbym się dokonać pewnych faktów.